To jest kamienica, która została przekazana spadkobiercom. Spadkobiercy sprzedali to deweloperowi. Deweloper starał się o rozbudowę tego budynku w każdym jednym kierunku, w jakim się da. Z tego, co wiemy nieoficjalnie, pracownicy mówili, że pomimo remontu ta kamienica nie nadaje się do zamieszkania, że stwarza zagrożenie. Podobno był inspektor nadzoru budowlanego, który powiedział, że rzeczywiście nie nadaje się do zamieszkania, była wydana decyzja o rozbiórce. No niestety ten budynek nie czekał na dalszy ciąg tych procedur. Dostaliśmy zgłoszenie o zawaleniu się kamienicy, a właściwie jej części. Pierwsza informacja to było w podstawie kamienica o wymiarach 20 na 10 metrów, 4 kondygnacje. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że niecała jest wyburzona i tak naprawdę po części zagrażała życiu i zdrowiu ratowników. Zostałem powiadomiony bezpośrednio przez radnego dzielnicy Roberta Kazaneckiego i przyjechałem natychmiast, jak się tylko dało. Nie ulega żadnej wątpliwości, że stan kamienic na Pradze jest taki, jak widać. W tej sytuacji, no tu akurat w tym przypadku możemy mówić o tym, że no niestety zły nadzór nad budową, tak? Zły nadzór nad tym. Natomiast stany techniczne należą tylko i wyłącznie do miasta, czyli urzędy dzielnic, w których takie budynki stoją.